Okej, okay, taki szybki teścik tego zestawu, który kupiłem do Arduino, tego pilota i modułu odbiornika IR. I powiem Wam, że już mam tak zrobione, że po prostu góra na pilocie to jest załączenie jakby urządzenia. Na razie nie mam podłączonego tego przekaźnika, tylko jest dioda podłączona, która się zapali jak nacisnę strzałkę w górę. Widzicie? I teraz jak nacisnę strzałkę w dół, dioda zgaśnie. Czyli tak jakbym na przykład włączał lampkę albo ją wyłączał. Coś pięknego. Działa elegancko, tylko jest jeden taki motyw, że trzeba pilotem kierować bezpośrednio w tą diodę tutaj. No działa perfekcyjnie. I teraz zobaczcie, jak gdzieś z boku, jakbym to skierował. O, jeszcze złapało. Dobra, teraz w górę. Już nie łapie. Czyli następny etap to będzie podłączenie jakiegoś urządzenia na 220 V. No i dopiero wtedy zacznie się fajna zabawa, bo jeszcze myślę, żeby to upakować do fajnego pudełeczka, wrzucić baterię i no, spróbuję sobie tak podłączyć oświetlenie w domu, lampę. Lampkę nad łóżkiem, co mam, koło łóżka, lub główne oświetlenie w pokoju na suficie. No i to by było tyle. Super sprawa, bardzo tanio działa. Jeszcze raz, muszę się tym podjarać trochę. Takie coś by było dobre. Jeszcze myślałem nad takim czymś, jakby się wpiąć do domofonu, ale to już na nie na diodzie, tylko na jakichś takich częstotliwościach radiowych. Czyli idę sobie do domu, z pracy wracam do domu. No i ja nie chcę klucza wkładać do zamka od drzwi. Od bramy, tylko naciskam sobie pyk na pilocie i mi się załącza na przykład otwarcie zamka. I to można by tak zaprogramować, że to otwarcie by działało przez, nie wiem, 5 sekund. Po 5 sekundach by wyłączało się. Coś pięknego, nie? Można tak zrobić. I to by było super praktyczne. Dobra, możliwość jest. Tyle, że głowa boli, ile pomysłów ma dana osoba. Mówię coś na temat programowania, jakie są możliwości i tak dalej. Także działa, zarąbista sprawa, polecam każdemu.